Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ekspertami KPMG w Polsce. Podcasty KPMG to cykl rozmów, podczas których specjaliści KPMG omawiają istotne zagadnienia gospodarcze oraz wyjaśniają problemy ważne dla przedstawicieli poszczególnych branż. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Janną Michalską z działu doradztwa podatkowego KPMG w Polsce na temat kwoty wolnej od podatku. Na początek wyjaśnij proszę, czym jest kwota wolna od podatku. Kwota wolna od podatku jest to wartość dochodu uzyskanego przez osobę fizyczną, z którą nie wiąże się obowiązek zapłacenia podatku dochodowego. Jednak w przypadku uzyskania dochodu w takiej wysokości, od którego płatnik odprowadził zaliczki, podatnik ma obowiązek złożenia zeznania rocznego. Ile wynosi ona w 2013 roku? W roku 2013 kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł. Nie uległa ona zmianie od 2008 roku. Przy tej kwocie podatek należny równy jest kwocie zmniejszającej zobowiązanie podatkowe, która wynosi 556 zł 2 grosze. Jak dokonać rozliczenia kwoty wolnej od podatku? Kwota wolna od podatku jest stała i nie ma znaczenia, z ilu źródeł podatnik uzyskuje dochód. Jeśli dojdzie do nałożenia się dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej i umowy o pracę, co jest najczęściej spotykaną sytuacją, podatnik kwotę wolną od podatku uwzględni przy wpłacaniu zaliczek z działalności gospodarczej. Pierwsza zaliczka będzie płatna w miesiącu, kiedy dochód przekroczy kwotę 3091 zł. Jeśli podatnik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę i chce skorzystać z możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej w wysokości 1/12 w każdym miesiącu danego roku podatkowego, powinien złożyć pracodawcy, to jest płatnikowi, oświadczenie, w którym potwierdza, że nie otrzymuje renty, emerytury, dochodów z działalności gospodarczej oraz że dany zakład jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia. Oświadczenia tego nie składa się, jeśli stan faktyczny z lat poprzednich nie uległ zmianie. Kwotę wolną od podatku podatnik bez żadnych dodatkowych dokumentów uwzględnia tylko w zeznaniu rocznym, w którym wykazuje dochód opodatkowany według skali progresywnej. W zeznaniu tym podatnik pomniejsza należny podatek za dany rok o kwotę 556 zł 2 grosze. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z ekspertami KPMG w Polsce. Wszystkie nagrania dostępne są na stronie kpmg.pl.